Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj Państwa na rozpakowanie odkurzacza bezprzewodowego marki Tefa. Na początku kilka słów o samym odkurzaczu. Szybkie i skuteczne odkurzanie to się okaże. Odkurzacz 2 w 1, ponieważ mamy taki długi odkurzacz albo taki malutki podręczny, żeby odkurzyć jakąś tam kanapę czy nawet odkurzyć samochód. W akcesoriach mamy szczotkę do szczelin, baterię litową 21,6 V, litowo-jonowa, czas pracy do 75 minut. Tak jak wspomniałem wcześniej, odkurzacz pionowy 2 w 1, wbudowany odkurzacz ręczny. Czy jeszcze coś tutaj mamy? Tak, mamy jakiś cyklonowy, technologię cykloniczną, podświetlanie LED-owe, szybkie ładowanie. Tutaj już mamy dalej to samo. Z tyłu bardzo lekki. Bardzo lekki, ale waga chyba nie jest podana. Składany uchwyt, aby zajmował mniej miejsca. I można go zaparkować w pionie. To tyle, jeśli chodzi o parametry i to, co mamy na pudełku. Cena odkurzacza obecnie, dzisiaj na otwarcie nowego sklepu ME, 400 zł. I teraz przechodzimy do zawartości pudełka. Na samej górze najpierw była ładowareczka. Ciężko tutaj będzie z ostrością, więc już Wam mówię. 26 V, 0,55 A to daje nam 14,3 W. Do góry mamy tą szczoteczkę szczelinową, oczywiście sobie ją odpakujemy i mamy tak, tutaj mamy z tej strony taką końcóweczkę, jeszcze to możemy tak rozsunąć albo zsunąć i teraz tak, teraz mamy typową taką szczelinówkę, a po rozsunięciu mamy szczelinówkę ze szczoteczką. Do góry wytłaczanka. Instrukcja obsługi i tutaj jakiś mamy plastikowy uchwycik jeszcze. Coś takiego. Nie wiem do czego to jest. Zapewne okaże się później. Książeczka jakaś bla bla bla. Instrukcja obsługi. Taka w sumie obrazkowa. Jak opróżnić pojemnik, jak podłączyć tam do ładowania. Tego typu pierdoły. Co wolno robić, czego nie wolno robić. To sobie przejrzę później na spokojnie. Papierki. No i teraz sam odkurzacz, który nie chce wyjść z pudełka. O, pudełko puste. Wytłaczanki na bok. Tutaj mamy szczotę. Tu są piny. O, pod spodem jeszcze mamy taką szczoteczkę wirową, aby lepiej pewnie zgarniała śmieci. No i tutaj na froncie 3 diody LED. No i teraz samo urządzenie. W tej chwili mamy zablokowane. Tutaj możemy wypiąć tą małą część. Open, przycisk open.
do składania rączki. Tutaj mamy jeszcze do góry zabezpieczony przycisk od włączenia. Powtórka o czasie pracy do 75 minut. Tutaj niżej mamy jeszcze jeden włącznik do włączenia podręcznego odkurzacza. Wypinamy go tutaj tym przyciskiem. Tak się prezentuje wersja mini. Tutaj open pewnie otworzymy do worka na śmieci. Tutaj jeszcze mamy filterek taki piankowy. No i tutaj mamy pojemnik na śmieci. Tu jest zapadka zwrotna, aby śmieci się nie wysypywały. No i taki oto mini kubeczek filter w sumie na śmieci. On się tylko tak wkłada, nie ma żadnej blokady. Pyk i już. Dobrze, zaraz włączymy sobie urządzenie. Sprawdzimy w ogóle, czy jest naładowane. A gdzie się podłącza ładowarkę? Ładowareczkę podłączamy tutaj. A do czego był ten plasticzek? A już chyba wiemy, do czego był ten plasticzek. Albo i nie wiem. Czy to się przykręca do ściany i odkurzacz można tak powiesić? Musimy zajrzeć w instrukcję, żeby nie odwalić jakiegoś babola. Urządzenie było naładowane. Tutaj mamy chyba poziom naładowania baterii. W tej chwili mamy trzy kreski, czyli naładowana na maksa. Zmontujemy sobie jeszcze duże urządzenie. Klikło. Założymy sobie dużą szczotkę. Klikła. Tak to wygląda po zamontowaniu dużej szczotki. Włączmy sobie teraz odkurzacz. Jak Państwo słyszeliście, po zmontowaniu odkurzacza w całości mamy dwie prędkości, dwie moce odkurzania. Pierwsza i druga. I teraz jeszcze taki mały myk. Już mówię, o co chodzi. Gdy odkurzacz sobie stoi tak zaparkowany i go włączymy, to nie zapalają się diody. Dopiero po odblokowaniu szczotki, tak żeby móc odkurzaczem odkurzać, włączą nam się diody. I ładnie widać, jak szczotka się obraca. No dobrze, więc trzeba by iść na bałagan gdzieś trochę, rozsypać czegoś na podłogę i zobaczyć, jak odkurzacz zbiera śmieci. No więc w domu akurat było posprzątane, nie było żadnych śmieci, ale przygotowałem sobie trzy próbki. Po lewej stronie przy odkurzaczu rozsypana bułka tarta, co w kuchni może się często zdarzyć. Mniej więcej na środku rozsypana kasza manna.
co też się bardzo często zdarza, i pojedyncze ziarenka ryżu. Sprawdzimy, jak odkurzacz sobie poradzi z posprzątaniem kuchni. Odpalimy go na tym wolniejszym biegu i zobaczymy, czy to wystarczy, aby posprzątać te rozsypane produkty. Bułkę tartą wciągnął idealnie. Teraz jedziemy kaszę mannę. Kasza manna to mi się rozsypała przypadkiem, bo była torebka chyba trochę źle otwarta. No ale jak widać, na pierwszym biegu wciąga. O nie, trochę pod spodem zostało. No i teraz ziarenka ryżu. Ziarenka ryżu było trzeba nanieść małe poprawki, ale myślę, że na maksymalnych obrotach chłonąłby to od razu. Szkoda, że tego oświetlenia nie da się wyłączyć, bo to niepotrzebnie zużywa baterię. O. Zgaszę może światło. Świeci, można po ciemku odkurzać, tylko po co? A, powiem wam nawet tak, jak jest ciemno w pomieszczeniu i te LEDy się świecą, to lepiej widać jakieś tam pojedyncze paprochy. Więc może teraz będziemy odkurzać w domu po ciemku, bo lepiej śmieci widać. Muszę posprzątać, bo mama wróci, zobaczy brud i będzie dym. Urządzenie zaparkowane. Nie no, fajnie to odkurza. Takie podręczne, nie trzeba rozwijać dużego odkurzacza, czy bawić się w zmiotki. Fajna sprawa. Stoi? No, stoi dość stabilnie. No trochę się buja, ale nie ma tendencji do tego, żeby się wywrócić. Dobrze, moi mili. Dziękuję za uwagę. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!